Dzień dobry Państwu. Otwieram 54. zwyczajną sesję Rady Gminy Przesnej. Serdecznie witam radnych, witam Pana Wójta, witam Panią Sekretarz, witam Pana Kierownika do spraw bezpieczeństwa inwestycji, witam zastępcę skarbnika, witam Pana Mecenasa, radcę prawnego, witam radnego powiatu w Sielce, witam dyrektorów zespołu szkół w Przesnykach, w Sobie, witam Panią Kierownik DOPS-u, witam Panią Kierownik DOP-u, Pani Dyrektor DOP-u, witam sołtysów z Gminy Przesnyki i Panią Inspektor do spraw zbieranych. Informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane, uchwalane za pomocą urządzeń rejestrujących okres dzień. Zacznę nagranie, bo będą udostępnione biuletyny informacji techniczne na stronie internetowej gminy oraz w komórce organizacyjnej Urzędu Gminy Przesnykach, odpowiedzialnych za obsługę rady w postaci nośników wersji elektronicznej, służących do przenoszenia i przekazywania danych. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności posiedzenia uczestniczy 15 radnych, że jesteśmy w komplecie, nasze decyzje dzisiaj będą prawomocne. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja na temat porządku obrad sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie listy sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Informacja na temat porządku obrad sesji. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Przyjęcie uchwały w sprawie podpisu. Przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przesnyki na lata 2024-2028. Punkt drugi. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przesnyki na 2024 rok. Punkt trzeci. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Przesnyki na 2024 rok. Punkt czwarty. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Gminy Przesnyki na 2024 rok. Punkt piąty. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszarów gminy Przesnyki na lata 2023-2038. Podpunkt szósty. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu i uczestniczeniu. Podpunkt siódmy. Przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu schronowego w zakresie dożywienia posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2024-2028. Punkt ósmy. Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Punkt dziewiąty. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wyżywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Punkt dziesiąty. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przesnyki na 2023 rok. Punkt piąty. Wolne wnioski w sprawy różne. I punkt szósty. Czy są uwagi o początku obrad? Proszę bardzo. Spróbuję z mikrofonem, teraz jest dobrze, bo sprzężenie wcześniej. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja proszę o rozszerzenie w zakresie dzisiejszej sesji o punkt zmiany WR. O tym mówiliśmy na komisjach, dotyczy to prowadzone jeszcze w tej chwili inwestycji, gdzie zakładaliśmy, że pierwsza tarcza rozliczenia nastąpi tym rokiem z wykonawcą. Wykonawca kategorycznie nam powiedział, że nie, do obowiązku pierwszego musimy dokonać zmian w WPF-ie, żeby te środki przesunąć w WPF-ie na rok 2024. Chodzi tutaj o zespół szkół w Przesnykach, przystosowanie sali od cyklu na przedszkola. Zmiany w budżecie mieliśmy, nie było zmiany w WPF-ie. Proszę o punkt 10 zmiany w WPF-ie, 11 będzie punktem zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Wójcie. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi do porządku?
związku z tym przegłosujemy proponowaną zmianę w porządku obrad. Odczytam kolejno ślady politycznej imienia nazwiska radnego, zaś radny imienia nazwiska zostanie wyczytane, wypowiedź formuły, jestem za, jestem przeciw, trzymaję się od głosu. Rozpoczynamy głosowanie. Wojtek Arkadiusz. Jestem za. Bogaj Grażyna. Jestem za. Kaciński Jerzy. Czura Maria. Czarski Marek. Jestem za. Polski Radzyny. Jestem za. Mariuszki Mieczysław. Jestem za. Lepczyk Przygłysa. Mężyński Radosław. Jestem za. Michalak Krzysztof. Jestem za. Mikołowski Krzysztof. Żywyski Sylwestr. Jestem za. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. I Soszyński Mikołowski. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych i 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła zmianę porządku obrad sesji. Porządek po zmianach przedstawia się następujący. W punkcie 4 przyjęcie uchwały w sprawie 50 wprowadza się uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Przesłupnie na lata 2023-2028. Podpunkt dotychczasowy 10. To jest zmiany w budżecie gminy przez Mipi na 2023 rok. Prowadzamy jako podpunkt 11. Pozostałe punkty w porządku pozostają bez zmian. Przechodzimy teraz do punktu 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Zwyczajowo podamy protokołu z poprzedniej sesji na czas trwania obrad. Czy radni wyrażają zgodę na ten punkt? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o przekazanie protokołu. 53. zwyczajnej sesji Rady Gminy Przesłupnie odbytej z dnia 23 listopada 2023 roku. Kolejnym punktem jest punkt 4. Przyjęcie uchwały w sprawie. Podpunkt 1. Przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Przesłupnie na lata 2024-2028. Wszystkie uchwały, łącznie z tą, którą zostały rozszerzony porządek, zostały omawiane na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy. Więc jeżeli radni będą mieli jakieś pytania, proszę bardzo. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania. Obrót Arkadiusz. Jestem za. Uwaga. Jestem za. Kaciński Jerzy. Czura Marian. Czarski Marek. Na Buchowski do przyjęcia. Gdzie jest ten nieczysty? Gdzie jest ten nieczysty? Lepszy Przemysław. Mierzyński Radosław. Michalak Krzysztof. Mikołowski Krzysztof. Żywyski Sylwestr. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. I Soszyński. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych i 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 341 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Przesłupnie na lata 2024-2028. Kolejnym naszym punktem jest podpunkt 2, przyjęcie uchwały w sprawie gminy Przesłupnie na 2024 rok. Proszę bardzo, czy Rada ma pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. I przystępujemy do głosowania. Robert Arkadiusz. Jestem za. Uwe Jerzy. Jestem za. Kaciński Jerzy. Czura Marek. Czarski Marek. Jestem za. Polski Jerzy. Jestem za. Czy jest nieczysty? Jestem za. Jerzy Przemysł. Jestem za. Mężyński Jerzy. Jestem za. Michała Krzysztof. Jestem za. Michałowski Krzysztof. Przewódzmy sobie. Jestem za. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Słyszymy, że wiesz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych i 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 342 w sprawie uchwalenia porządku gminy Przesłupnie na 2024 rok. Przechodzimy do podpunktu 3. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Przesłupnie na 2024 rok. Proszę bardzo, czy radni mają pytania? Proszę bardzo. Widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania. Wolny Tatarzysz. Jestem za. Buchaj Grażyna. Jestem za. Kaczyński Jerzy. Tak. Czura Marian. Czarski Marek. Na. Kuchowski Grażyna. Jestem za. Mężyjewski Mieczysław. Jestem za. Lepczyk Przemysław. Jestem
Andrzejski Radecki, Michała Krzysztofa i Michałowski Krzysztof, że jestem na Stronowskim Wojcie, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych i 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 343 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Krzeszyki na 2024 rok. Przystępujemy teraz do podpunktu 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Gminy Krzeszyki na 2024 rok. Proszę bardzo, czy wstępowanie do uchwały. Widzę, że uchwała jest obecnie wyświetlana i przystępujemy do głosowania. Mówimy, Boguś Tatarzy. Buga Grażyna. Kaczyński Jerzy. Ciura Marian. Czarski Marek. Buchowski Wawrzyna. Andrzejewski Jerzy. Leczek Czemysł. Andrzejewski Radosław. Michał Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żywiecki Sylwester. Słynowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. I Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych i 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 344 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Gminy Krzeszyki na 2024 rok. Przystępujemy do podpunktu 5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Krzeszyki na lata 2023-2038. Proszę bardzo, czy radni mają jakieś pytania? Panie, nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana i przystępujemy do głosowania jednego. Wolny Tatarzysz. Buga Grażyna. Kaczyński Jerzy. Czura Maria, Czarski Marek, Buchowski Wawrzyniec, Mężczyzny Mieczyski, Lepczuk Przemysław, Mężczyzny Radosław, Michała Krzysztof, Michałowski Krzysztof, Żelowski Sylwester, Stulinowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych i 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 345 w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Krzeszyki na lata 2023-2038. Kolejny nasz podpunkt to jest podpunkt 6. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego oraz pożarów KSW za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu. Proszę bardzo, czy radny coś ma na pytanie? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana i przystępujemy do głosowania innego. Dobry Tatarzysz. Jestem za. Buga Grażyna. Jestem za. Kaczyński Jerzy. Ciura Marian. Czarski Marek. Jestem za. Buchowski Grażyna. Mężczyzny Mieczysław, Lepczo Przemysław, Mężczyzny Radosław, Michał Krzysztof, Michałowski Krzysztof, Przewódzki Sylwester, Askewiński Wojciech, Jestem Żan, Soszyński Grzejesz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych, 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 346 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków miejsca za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu. Kolejnym naszym podpunktem jest podpunkt 7. Przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłków dla dzieci i młodzieży na lata 2024-2028. Proszę bardzo, czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana i przystępujemy do głosowania jednego. Dobry Tatarzysz. Jestem za. Buga Grażyna. Jestem za. Kaczyński Jerzy. Jestem za. Ciura Marian. Czarski Marek. Jestem za. Buchowski Wawrzyniec. Jestem za.
Jędrzejewski Mieczysław. Jestem za. Leczu Przemysław. Za. Jędrzejewski Radosław. Za. Michała Krzysztof. Za. Michałowski Krzysztof. Za. Żywicki Sylwester. Za. Stelniucki Wojciech jestem za. Soszyński Grzegorz. Za. I Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Proponuję, że głosowało 15 radnych i 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 347 w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu wspólnotowego w zakresie dożywiania posiłków dla dzieci i młodzieży na lata 2024-2028. Przystępujemy teraz do punktu 8. Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek szkoły i domu na lata 2024-2028. Proszę bardzo, czy radni mają jakieś pytania? Widzę. Uchwała jest teraz wyświetlana. Przystępujemy do głosowania innego. Bobry Tatarusz. Jestem za. Buba Grzyna. Nie jestem za. Kaciński Jerzy. Czura Maryk. Czapski Maryk. Jestem za. Kukowski Wojciech. Jędrzejewski Mieczysław. Leczyk Przemysław. Jędrzejewski Radosław. Michał Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żołowski Sylwester. Stolinowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych i 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 348 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie pożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek szkoły w domu na lata 2024-2028. Przystępujemy teraz do podpunktu 9. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia żywego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek szkoły w domu na lata 2024-2028. Proszę bardzo, czy mamy na nasze pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana i przystępujemy do głosowania innego. Bobry Tatarusz. Jestem za. Bóg Grzyna. Jestem za. Kaczyński Jerzy. Czura Maria. Czaski Marek. Jestem za. Wypolski Wawrzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Leczu Przemysław. Jędrzejewski Radosław. Za. Michałak Krzysztof. Jestem za. Michałowski Krzysztof. Żywicki Sylwester. Za. Stolinowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. Za. I Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych. 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 349. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Przystępujemy do podpunktu 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale gminy Czasniki na lata 2023-2028. Czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania innego. Bobry Tatarusz. Jestem za. Bóbr Grzyna. Jestem za. Kaciński Jerzy. Czura Maria. Czapski Marek. Jestem za. Kukowski Wawrzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Jestem za. Leczyk Przemysław. Jędrzejewski Radosław. Michała Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żywicki Sylwester. Stolinowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. I Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych i 15 radnych było za.
Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 350 w sprawie zmian do projektu gminy przez tydzień na lata 2023-2026. Przystępujemy teraz do punktu 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przez Mikun na 2023 rok. Proszę bardzo. Pytania jakieś? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana i przystępujemy do głosowania jednego. Bobry Bartosz. Jestem za. Bubek Ryszyk. Jestem za. Kaczyński Jerzy. Jestem za. Czura Maria. Czarski Marek. Jestem za. Żukowski Dorzyniec. Jestem za. Mieczysław. Jestem za. Lepczyk Czesław. Jestem za. Mężyński Radosław. Michała Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Przewódzki Sanwazer. Skodomowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz i Soszyński. Dziękuję bardzo. Informuję, że głosowało 15 radnych i 15 radnych było za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 361 w sprawie zmian w budżecie gminy przez Mikun na 2023 rok. Przegłosowaliśmy wszystkie uchwały. Przystępujemy teraz do punktu 5 porządku obrad. Wolne wnioski w sprawie ruchu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, to szybko odbyło się, natomiast chcę powiedzieć, że o tych wszystkich sprawach rozmawialiśmy cały dzień w komisjach. Czyli to nie jest tak, że głosowanie na sesji to zero dyskusji. A rozumiem, żeby dyskutować, to trzeba się mocno wgłębić w materiały, które są publikowane na naszej stronie. Jeśli chodzi o budżet i budżet na lata 2024-2028, bo w takim okresie planujemy założenia inwestycyjne. Szanowni Państwo, ja wykonywaliśmy sprawę różnych w związku z tym, że była sesja dosłownie 12 dni temu. Więc tak naprawdę musiałbym o tym samym powiedzieć, że spłyną podatek i rzeczy. Chcę odnieść się bardziej do tego budżetu, który dzisiaj właśnie razem przegłosowali, za co mi serdecznie dziękuję. I żeby sobie się też również wiedzieli, że po raz pierwszy, bodajże od 15 lat, uchwalamy budżet bez kredytu. Czyli budżet, który nie będzie spłacał żadnych odsetek. Budżet, który po prostu zamyka się dochody i wydatki w ramach własnych dochodów bądź dotacji czy subwencji, które otrzymujemy, dotacji na inwestycje, a subwencje, które dostaje gmina na funkcjonowanie. Chcę powiedzieć, że budżet przewiduje dochody po stronie dochodów 21 milionów złotych, będą było około 2 milionami, bo dziesiątki tysięcy, by tak Państwo zapamiętacie, ale w zasadzie doczytacie dokumenty na stronie internetowej. Natomiast wydatki zaproponowaliśmy na kwotę 25 milionów, czyli o 4 miliony więcej niż dochody, ale oczywiście te różnice pokrywamy środkami, które już posiadamy na rachunku własnym. Ze zwiększonej subwencji w październiku tego roku na zadania gminy, która nie została skonsumowana tym rokiem, ponieważ tych inwestycji nam się nadrobiło, że jak zauważyliście, że jeszcze i szkoła miała być rozpoczęta jesienią, a dopiero zaczną pracę się, szkoła zespół szkół przesyłki, zaczną się pracę w okresie świąt Bożego Narodzenia, wtedy kiedy dziś nie będzie w szkole. I najwięcej prac będzie przeprowadzonych w takich dewastacyjnych szkole do przygotowania do odbudowy pomieszczeń za przedszkola w okresie pewnie i zimowym. Ale zakładam, że od 22 do już do końca inwestycji pani dyrektor i nauczyciele i pracownicy szkoły i rodzice będą musieli się przyzwyczaić do końców na obiekcie szkoły. Nie da się teraz projektować inwestycji na okres wakacji, ponieważ to wynika z dotacji, które dostajemy i czasów rozwoju. Więc muszę się chyba oddalić, bo ten godzin nie robi tutaj. Jak zacznę mówić, to od razu nie przerywa. Wobec tego, szanowni Państwo, wartość budżetu inwestycji 25 milionów wydatków mamy już poszoną i potwierdzoną finansowo na 10 milionów.
80 tysięcy. Czyli mamy już potwierdzony i dzisiaj radny uchwalający budżet uchwalony zakres inwestycji w kwocie 10 milionów, proszę Państwa, 186 tysięcy 500 zł. Jakie to są inwestycje? Ja wam tylko przypomnę. Przypomnę te, które już przetargi przyszliśmy tym rokiem, to jeszcze są solary, fotowoltaika na Świetycach, 10 budynków. Dzisiaj przekazujemy o 12.30 prac, podobno myśleliśmy, że już nie później zimę, to będzie może trzeba będzie przełożyć następny rok, ale wykonawca wykonał się, że do świąt jest w stanie wykonać tę fotowoltaikę. To bardzo zjechał, już jest na terenie naszej gminy i dzisiaj przekazujemy prac, podobne będą budynek po budynku montować fotowoltaikę. Następnie szkoła, na którą mamy wydatek zaciągnięty w formie przetargu ponad 900 tysięcy zł. Rozpoczynamy, jak powiedziałem, na posiedzeniu świątecznym. Mieliśmy w tym roku przerw na 100 tysięcy. Nie udało się, firma nie zdążyła, więc te środki właśnie przesunęliśmy dzisiaj do WF na rok 2024, bo prawdopodobnie wypłacimy w styczniu w roku 2024. Następnie chcę powiedzieć, że kolejne zadania, które są przewidziane w tym budżecie z potwierdzonymi wnioskami, to jest przebudowa drogi w miejscowości Raczewej Gminy, o czym wiecie Państwo, bo ona była procedowana, jak raczej to pierwszym jeszcze na porze Władu Polskiego, którzy drogi się nie znalazł, trzeba było po pierwszym jeszcze musieliśmy okroić zakres do dwóch dróg z pięciu, które zgłosiliśmy ze względu na wartości, a w drugim naborze już był wcześniej złożony wniosek z drogi wytyczne. W związku z tym droga z Raczyń pozostała jako jedyna droga z takich dwóch dróg, które mieliśmy przebudować do przebudowy. Więc mamy potwierdzone na to pieniądze. Raczyń i droga Lipin to jest ten odcinek na tam drogi gminnej, która łączy obwodnicę Lipin z granicą z Łysicami, z Wyborkami. To jest krótki odcinek, ale on jest już poddewastowany, szczególnie na te mocne przepusty, które tam się podryguje, więc w związku z tym chcemy to poprawić. Szanowni Państwo, następnie są przewidziane do przebudowy tej drogi w miejscowości Przysmiki. Jedna to jest właśnie od Zawad do Głuna do drogi morskiej, a druga to jest dawna, właśnie niedawna, cały czas Sienkiewicza, dawna spokojna, jak to nazywały, jak tam był jeden sklep, który był czynny. Kiedyś był bank, kasa. No i jeszcze tam cztery gospodarstwa domowe, centrum gminy, do siebie do gminy. Więc proszę Państwa, to tyle z tych dróg, które mamy potwierdzone. Również chciałem powiedzieć, że z Ładu mamy potwierdzony wniosek na przebudowę pomieszczeń przy społeczku w Nisowie. Również to jest już promesa wstępna na to mamy, który będziemy przygotowywać PFU, bo informuję tam jakimiś przesyłki zresztą. Dlaczego się przesyłki tak ociągają? Bo jeszcze mają uzgodnienia dokumentacji, gdyby nam sobie mogli iść na rozpoczęcie, bo pamiętajcie, że wszystkie inwestycje w oświacie są na pozwolenia, ale wiele środków jest na pozwolenie. Nie ma możliwości rozpocząć bez pozwolenia, bo tam przebywają dzieci i później po zakończeniu pracy wykonawca musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Także plusów też będziemy teraz poprawiać PFU. Zakres PFU został bardzo rozszerzony i też będziemy jeszcze zimą próbowali ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę. I on, żeby było, by się udało do końca sierpnia te prace też wykonać. Dobrze by było. Przesłanki myślę, że będą zakończone w pierwszej połowie roku 2024. Natomiast z Wysokiej to zależy, jak przejdą prace projektowe. Zakres lat będzie wymagał pozwoleń i czy szybko przejdą pozwolenia. Następnie, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że oprócz tych wszystkich wniosków, które mamy potwierdzone pieniądze, mamy potwierdzone na, z naszymi środkami łącznie 10 milionów 186 tysięcy, tak są zapisane w budżecie gminy. Jeszcze złożyliśmy wnioski o kwotę prawie 7 milionów, na które jeszcze nie mamy wszystkie potwierdzeń, do tego budżetu na rok 2024. I są to dwa zbiorniki, jeden w zabudowie, jeden w Kukawkach.
Jest to, są to projekty związane z ochroną środowiska, przestrzegania przepisów antysmogowych. Jest to modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, tak zwane Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. To, co robiliśmy w Głuchówku, w tym roku taki projekt, teraz chcemy zrobić w Dąbrowie. Następnie przewidujemy inwestycje w obszarze OSP Szczecniki, ale on dotyczył wszystkich OSP stanowiących 6 jednostek. Chcemy w jednym z garaży zrobić pralnię mundurów UPS. Może nie wszyscy wiedzą, że UPS jest to ta rzecz, która ma chronić raka podczas akcji, ale ona nie będzie użytkowana dożywotnie do zniszczenia bez prania. Nie da się tak robić, to już czasy są inne. Wobec powyższego chcemy zrobić pralnię, na to chcemy uzyskać dotację w 50% na zestawy kierujące z chemią. To jest wartość 80 tysięcy. I również dostać otrzyma 40 tysięcy na dostosowanie jednego z garaży na urządzenie tej pralni. On całego garażu prania nie zajmie, ale to jest jedyne miejsce, które jest ogrzewane, w którym będzie można robić to cały rok naokoło. Po to, żeby duchowni, którzy biorą udział w akcjach, szczególnie w akcjach pożarniczych, jeżeli są zdarzenia drogowe, to wiadomo, jest to inaczej, ale raz głupio jest przepłacony w jakimś czasie, ale po tych akcjach leśniczych, szczególnie jakichś tam stoków, nie stoków, rzysk, budynków, gdzie trzeba wchodzić do pomieszczeń zagranicznych, później ten mundurów, no ciężko pozyskać. Dlatego też tutaj przewidujemy 80 tysięcy na zespół biorący dotacja, 40 tysięcy na dostosowanie pomieszczeń. Następnie realizujemy przewozy, zużycie muzyka, przewozy autobusowe dalej, czyli mam nadzieję, że do końca grudnia będziemy dostać odpowiedź, bo mamy 1 stycznia rozpocząć. Czy to nastąpi, to wiecie, jaka jest strategia polityczna, to jest tam cokolwiek powiedzieć. Ale kontrakty do wniosku mieliśmy, to więc ktoś precyzuje i uzupełnialiśmy, więc jest szansa, że dostaniemy. Więc będziemy dalej realizować przewozy lokalne pasażerskie. Mówiłam, że to jest niewygodne dla mieszkańców, bo mieszkańcy chętnie jeżdżą suchymi samochodami, ale dla dzieci szkolnych jest to ogromna wygoda, bo może 5 razy w ciągu zajęć dnia szkolnego może odjechać i przyjechać do szkoły. Tak mniej więcej są ułożone kursy tych lokalnych przewozów pasażerskich. Następnie, proszę Państwa, mamy jeszcze złożone wnioski na miasy. Mazowiecki Instrument Wsparcia Funduszy Sołeckich do Warszawka. I to jest, Szanowni Państwo, 6 miastów w 2 wnioskach. Bo można było złożyć na 2 wnioski. Ale jeżeli były wytyczne, jeżeli we wniosku przynajmniej zadania do 6 lat będzie się powtarzało na tych samych, to możemy złożyć na 6 samych. Więc złożyliśmy 2 wnioski po 3 zadania dotyczące systemu grzewczych w Świebrzysku. I w tym roku do miastu, miasteczna marszałek Okrowa i dokłada do miastu do Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Funduszy Sołeckich 115 tysięcy, wcześniej było 10. I Okrowa zaczyna się kolejna. I Okrowa nabory Sołec aż do wyczerpania wszystkich Sołec i byli znów, którzy będą wymyślać coś innego. Więc złożyliśmy na 6 miast. Szanowni Państwo, również chcę powiedzieć, że złożyliśmy jeden duży wniosek do Interregu, w ramach programu rozwoju transgranicznych środków funduszy europejskich, Interregu wcześniej Ukraina, Polska, Białoruś, teraz jest to Polska, Ukraina, bo Białorusi już Interregu nie ma. Więc w partnerstwie złożyliśmy wniosek 3 gminy z powiatu siedleckiego, plus 2 gminy po stronie ukraińskiej. Pula środków, które przypada na gminę Przesniki w tym wniosku, to jest 2 077 000, to jest na bezpieczeństwo, czyli generalnie na straż. Tutaj jeszcze też nie mamy odpowiedzi. Mamy odpowiedź, mamy informację, czy się Pani Marszałka nie mówili, jeszcze podpytam, kiedy zaczną zasiadać do tego. Jest obietnica, że na przełomie roku, albo jeszcze pod koniec roku po świętach, albo też na początku roku komitet monitorujący zwierzę się będzie dostosowywał ten wniosek. Więc będziemy ponownie odpowiedzieli, czy otrzymaliśmy te pieniądze, czy nie otrzymaliśmy. Jeżeli byśmy otrzymali pieniądze, to byśmy wzbogacili nasze jednostki pożarnicze, dwa samochody jeszcze pożarnicze, jeden średni i drugi mały. Następnie, proszę Państwa, oczywiście będzie masa spotkań ze strony Ukrainy, Polski, bo jak wiecie, w tych pieniądzach transgranicznych jest dużo pola środków przeznaczona na ten
integracja, na wymianę doświadczeń, na szkolenia. Czy nasi Polacy musieli pojechać na Ukrainę, przeprowadzić kurs podstawowy w tamtych samorządach strażaka, takie jest zapisane w wniosku. Natomiast później ci będą tu przyjeżdżać i oglądać nasze systemy wyżarnicze i tak dalej. To będzie projekt, który trwał z rok czasem, szybko je skończy, a po roku będą dopiero auki. Trzeba wszystkie miękkie zadania zrealizować w obszarze projektu, dopiero później będą za tym inwestycyjne. Następnie, proszę Państwa, to też będą w to włączane strażacy poszczególnych jednostek, bo to się będzie odbywało na bazie tych jednostek. Chcę powiedzieć dalej, że jeszcze rzecz, którą ważną chcę powiedzieć, to składać wniosek do ładu polskiego jeszcze, nie tak dawno, bo chyba z 2 miesiąca temu, na rozświetlanie gminy, rozświetlone gminy. O co tu chodziło? To chodziło o wymianę lamp oświetlenia ulicznego na LED-owe. Złożyliśmy wniosek na wymianę wszystko, tylko było na wymianę. Proszę nie łączyć tego z tworzeniem nowych punktów, tylko wymiana wymiany istniejących. 473 punkty mamy oświetleniowe, więc złożyliśmy na 473 lampy wniosek. Mamy wykaz, że znajdowaliśmy się na liście dofinansowanych zadań. Z tym, że jeszcze żadnego decyzji nie otrzymaliśmy, a pola na moment, pewnie ta decyzja będzie. Czyli jeszcze nas czeka w przyszłym roku właśnie wymiana lamp tych sodowych i lamp LED-owych. No to spowoduje oszczędności tak naprawdę w tej energii, natomiast nie oczekujmy, że tak diametralnie lamp LED-owe poprawią nam oświetlenie na ulicy. Ja uważam, że te nasze sodowe świecą dość nieźle, jak się wjeżdża w obszar gminy. LED-owe, mam nadzieję, że o większej mocy sobie poradzą, żeby ten sam ruch. Najlepiej by było, tak jak kiedyś mówiłem tutaj na sesji, żeby to nastąpiło w ramach powszechnej elektryfikacji. Wtedy byśmy mieli swoje słupy przy drogach oświetlonego, nie łączylibyśmy tego z energetyką i byśmy mogli rozmieścić właściwą ilość lamp. Nie wcale nie większą, a nawet mniejszą, po to, żeby doświetlić nasze obszary. Bo teraz musimy korzystać ze słupów energetyki, za które jeszcze jako jedna z nielicznych gmin wypłaciły. Większość gmin liczne opłaty. Za umieszczenie lampy na słupach energetyki. Proszę Państwa, to wszystko, więc gdyby tak naprawdę ten budżecie dało się jeszcze te wnioski wprowadzić, a będziemy je sukcesywnie wprowadzać w nowym roku z Radą do budżetu, jak będzie łączna decyzja o dofinansowaniu, to wtedy łączna wartość nakładu finansowania w przyszłorocznym budżecie wynosiłaby prawie 17 milionów złotych. Więc to jest ogromny, to jest ogromna wartość. Ja tylko pamiętam raz w życiu była taka wartość w ramach środków unijnych, gdzie 50% środków w ramach budżetu było zaangażowane na inwestycje. Nam się wydaje, że jest to przy 35 milionach niedużo. Pamiętajcie, że koszty bieżące w tym też rosną. I zostawienie resztę pieniędzy na utrzymanie gminy na koszty bieżące, na oświatę, edukację, na bezpieczeństwo, na rady sołeckie, na samorząd, na sądy, to są też dzisiaj już inne koszty, jak były lat temu kilkanaście. Więc dlatego, proszę Państwa, co bym mógł powiedzieć tylko jeszcze o tym budżecie? Czyli nie wiem, czy do końca poszacowaliśmy inflację. Wydaje mi się, że w zakresie energii mamy jesteśmy do przetargu, że oszacowaliśmy dobrze. Wydaje mi się, że nie wiem jeszcze, jak płacowe sprawy oszacowaliśmy, ponieważ nie znamy zwyżek płac po świecie, nie znamy zwyżek płac w ogóle w samorządzie. Mówi się tylko o najniższym wynagrodzeniu, że wzrośnie na ponad 4 tysiące, ale co z tym się dalej będzie wiązało, nie wiem. Być może tutaj, ale zakładam, że w momencie, jak będziemy sukcesywnie na tej inwestycji poszedł przetargi, to jakieś tam oszczędności będą, większe czy mniejsze, to będziemy już musieli wypełnić środki na te działania bieżące. W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się w budżecie na zabezpieczenie działań inwestycyjnych. Pamiętajcie, że do tych inwestycji w gminie też nam tutaj trzeba grubo ponad 1 milion złotych świadczenia środków własnych. To nie jest tak, że te inwestycje przyrządzą się tam tylko zewnętrznymi. Jedne są dofinansowane na 95%, inne na 75%, inne na 85%, inne na 50%, gdzie generalnie resztę trzeba zabezpieczyć tych środków własnych. Chcę powiedzieć, że jest to dobry budżet, trzeba go tylko dopilnować, trzeba tylko zabezpieczać na 100% do wszystkich pieniędzy, że to jest promesa wstępna, to nie jest promesa inwestycyjna. Promesa inwestycyjna jest wtedy, kiedy odbędzie się przetarg i zadanie już jest zakontraktowane z wykonawcą.
I wtedy ta profesja już na 100% wiąże obie strony. Wstępna profesja to jest tylko taki akcent medialny, polityczny, ale wiemy, że możemy się o te środki ubiegać. To jest to ważne. Więc dlatego w ten sposób informuję. Jeśli chodzi o jeszcze jedną rzecz, która się w tej chwili toczy, nie doszło jeszcze do przetargu na oczyszczalnię. My się postarali, że w ramach środków, które otrzymaliśmy na sanitację na początku roku 2021, one są do wydania do 2025. I na początku nie można było ich przesuwać między działami. Teraz nie można było z nich budować oczyszczalni przydomowych. Po jakimś czasie zmieniono wytyczne, że można również budować oczyszczalnie przydomowe z tych środków, więc ponad prawie 1 100 000 chcemy zaangażować w budowę jeszcze 89 oczyszczalni przydomowych. Wiecie doskonale, że w trakcie roku nabór do tego projektu jeszcze był. Już uwzględniliśmy wszystkich tych, którzy byli zapisani w czasie zewnętrznego, na co on osobiście dzwonił i pytał, czy będzie uczestniczył dalej, czy nie zrezygnował. I jeszcze plus daliśmy szansę tych, którzy mogli chcieli się ubiegać, bo powstała nowa posesja, czy stara oczyszczalnia została zniszczona, to mógł zgłosić się i zapisać do tej oczyszczalni. Więc 89 sobie oczyszczalni na przykład zgłosiło. Będziemy budować. Wtedy dopracowujemy już przetarg, to jesteśmy w końcowej fazie wstrzymanej dokumentów do przetargu, bo też jest formułę za projekty wybudowy. Chciałbym, żeby zimą wykonawca przygotował dokumenty, tu zgadzał z instytucjami, a to jest sanepid, starostwo plus Wody Polskie. I po prostu, żeby uzyskać wszystkie dokumenty do zgadzania do budowy. I takie oczyszczalnie zaczniemy budować. Wczesną głosną jest ich z 89, czyli dalej przedbywamy czas z zakończenia tych inwestycji do września 2024. Po to, żeby zakończyć budowę tego oczyszczalnia. I to by było na razie wszystko z tych takich największych inwestycji. Przypominam, jeżeli to wszystko się ziści, a pomału wiem, że te zadania będą schodzić, najbardziej niepewnie jest bardzo w ostrej rekomendacji w tej sekcji internetu, wniosków jest setki, a pieniędzy starczy na dziesiątki, więc wspólnie tutaj będzie mocna argumentacja. Ja wierzę, że nie mamy dobry wniosek, bo był przygotowany. 3 miesiące trwało przygotowanie tego wniosku, żebyśmy go przygotowali i myślę, że jest dobry wniosek, że ma wszystkie walory, gdzie można uzyskać maksymalną liczbę punktów. Ma partnerstwa, ma miękkie zadania i to takie bojowe zadania, bo wysłać na miesiąc czasu na 130 godzin strażaków z 3 dni, żeby prowadzili kurs podstawowy na Ukrainie, no to jest ogromny wysiłek, a w ramach tego projektu i koszt. Także wiecie, to bo ci oni się dopiero uczą. My mamy ich nauczyć tak, na bazie czego działać ochotniczy straż pożarna, bo mają tylko państwową, zamkową straż pożarną w Ukrainie. No ale tak do końca nie spełniają ich oczekiwań i dlatego chcą iść w kierunku tworzenia prawa i tworzyć ochotnicze straże pożarne. To tyle, proszę Państwa, co mogłem powiedzieć. I ja myślę, że to wszystko, co jest na jakieś pytania, to się dziękuję, bo po czasie mamy bardzo dobry kwartalny postęp. Jeden z tych, co mówię, że po prostu nie zapomnę, bo się tak postanowiłem. Przyjęło Państwa parę słów, które powiedzieć. Pierwsza sprawa, chciałem Państwu pogratulować, szczególnie Norwidowi, zabierali to wykonane inwestycje. A szczególnie dziękuję. Spóźnione, ale po skróconej drodze za wykonanie drogi Żurówska. Gratuluję Państwu wykonania budżetu w zakresie. Rada powiatu będzie przyjmować budżet w czwartek. Chciałbym Państwa poinformować o inwestycjach, które są przewidywane w najbliższym czasie. Jeżeli będzie inwestycja przebudowa drogi przez Mokolski, tutaj będzie musiał dołożyć troszeczkę 11 tysięcy. Druga inwestycja będzie to Mieliński, Męczycki, będzie większa kwota z 40 tysięcy. Myślę, że raz powiatu przyjmie ten budżet. Takie zadanie, jeśli powiecie Państwu, na 150 tysięcy położyć do budżetu. Tylko tutaj, jeśli są jakieś pytania, to będzie proszę. Proszę bardzo, radni instytucji, może mają dać pytania. Dobrze, dziękuję bardzo.
tygodnie protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy, co ktoś z radnych zgłosił poprawki, żeby spełnienia do protokołu. Wiecie co? Stwierdzam, że wobec brak poprawek do spełnienia Rady Gminy przyjął protokół z 53. zwyczajnej sesji Rady Gminy przez my. Ale naszym punktem jest, proszę Państwa, punkt 6, zamknięcie obrad. Ale zamkniemy obrady, szanowni Państwo, zbliżają się święta. Nie planujemy już sesji do świąt, więc wszystkim tutaj obecnym i wszystkim mieszkańcom gminy Przesmyki wspólnie z wójtem chcielibyśmy złożyć serdeczne życzenia Bożego Zamiaru. Szanowni Państwo, ja dzisiaj będę za godzinę jeszcze raz składał życzenia, ale to będzie większa grupa, bo będzie na świecie trochę więcej osób, a dzisiaj z panem przewodniczącym postanowiliśmy, że teraz włączy tylko do was. Zapisujemy też dnia, do ludzi, tych osób, do radnych, do sołtysów i mieszkańców oczywiście, ale do, również też i do mieszkańców, zdrowych, pogodnych, wesołych świąt. Niech te święta Bożego Narodzenia spędzą wszyscy w gronie najbliższych. Niech dadzą wam dużo satysfakcji, dużo radości, dużo spokoju. No i oczywiście, tak jak pan przewodniczący powiedział, nie przewidujemy sesji, więc szczęśliwego nowego roku. Niech wam wydarzy się wam wiele, wiele sukcesów zawodowych i tych osobistych. Dla was, dla mieszkańców, tak dla waszych rodzin. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, czy sesji nie będzie do końca roku, to jest ciężko powiedzieć, ale być może. No cóż, mówiłam wam serce, zamykam obrady 54. zwyczajnej sesji Rady Gminy Przesmyki. Dziękuję serdecznie Państwu za przybycie.